Siemano, witam was serdecznie. Ze mną cała ekipa WCK. Siemanko. What up? No siema. Servus. Elo. Lubię takie ekipy duże. Boom, boom. I DJ-ka, słuchajcie, kurczę. No, Malikowi się nie dać. Malik, powiedz coś. Dzień dobry. Dzień dobry. No słuchajcie, dzisiaj my tutaj robimy ten wywiad przy okazji próby waszej. No wiem, że to już nie jest pierwszy koncert w tym lokalu wasz, prawda? Już oswajacie powoli ten lokal. Oswajamy. No, dobrze się tu gra koncerty? A jak? Kameralnie chyba. No, piwnicznie, tak jak lubimy. Słuchaj, a jak ten koncercik ostatni wspominasz? Który ostatni? W Nie Powiem tutaj, co był. Zajebiście. No ja każdy koncert Nie Powiem wspominam zajebiście. Aha. Nawet te, co ich nie wiem. Te, co ich kiedyś nie pamiętałeś. Albo wiem, ale nie powiem. Dokładnie. Słuchajcie, ile będzie trwał tutaj wasz koncert? Będzie ktoś supportował? Chyba nie, co? Bo taka duża ekipa, to chyba nie ma sensu supportów załatwiać żadnych. No właśnie się okazało na totalnym spontanie, że Unda da Sera z Gdyni wjadą tutaj na szybki supportik. Rozumiem, że to spontanicznie, to nagle wynikło. Adaś ich przywiózł. Okej, okay, słuchajcie, wasz nowy materiał, no już miałem okazję się zapoznać. No ale w dzisiejszych czasach to podobno trzeba robić klipy. Macie jakieś w planach już teledyski? Coś tam już wiadomo, że coś już hula po sieci? No już hulają po sieci dwa, z tego trzy z tego co liczę. My? A jeszcze będą ze trzy, myślę. Aha. Do sprawdzenia na kanałach WCK. Trzeba ich ludzi zaznajomić z tym nazwem, nie? Dokładnie, proste. A słuchajcie, jak to jest, jak wybieracie single? To co to jest, głosowanie, jakaś demokracja, czy tutaj, jak to wygląda? No bo w takiej dużej ekipie to często ciężko jest ustalić chyba takie rzeczy. Jakaś forma oligarchii, wiesz? A ja gdzie są oligarchowie, a gdzie są pachołki? Zależy. No właśnie, dokładnie. O to chodzi. Mamy tą łatwość, że każdy numer to singiel, więc nie musimy wybierać, po prostu bierzemy je sobie i już. Słuchajcie, widzę, że dużo was łączy, ale chyba przede wszystkim miłość do G-Funku, co? Jak tam Madał z tym jest? Super, kocham G-Funk, mordo. Zawsze. Bada, ale ty jesteś... Jak Snoopy, to moja morda. No właśnie, ja tam na początku myślałem, że o wujku to o mnie, dopiero się potem zorientowałem, że to o wujku Snoopym, ale mówiłem niedawno w podcaście, że właśnie moją, kurczę, jedną z ulubionych płyt jest Doggy Style. Dokładnie, chociaż Dog Father to też fajna płyta. No jak myślicie, czy u nas w Polsce są miłośnicy, kurczę, tych G-Funkowych brzmień, czy to jest, kurczę, gdzieś jakaś jednak nisza, tak jak może trochę Boom Bap? No, Meda, to... Zaraz grają Dog Poundy w Warszawie, więc wtedy zobaczymy naprawdę, jak to wygląda, ale z tego co śmigamy, wiesz, na imprezy, które gra chociażby Hubson, no to widać, że ludzie czują ten G-Funk, chociaż to jest z jednej strony zupełnie inna kultura, a z drugiej ten zachodni wiatr, wydaje mi się, myślę, że tak, G-Funk, Polacy czują G-Funk. Polacy czują G-Funk. No słuchajcie, podobno teraz, żeby dobrze singiel sprzedać, trzeba mieć co najmniej refren na autotune. Podobno, podobno. Podobno. No jak to jest? Czy na waszej płycie jest ten efekt autotuna? Niestety nie. Czemu niestety? Czemu niestety? A co ty bo byłeś? Trzeba było się wysilać, no po prostu. No. Ale myślę, że kurczę, no tak jak słyszałem dzisiaj ciebie na próbie, no to śpiewanie ci idzie bardzo dobrze. Bardzo fajnie bez autotunów, nie? No właśnie. Wiesz, no, kuruptowa zajawka, no, czy kuruptowa, kokainowa, przepraszam, że tak mi się ten Dog Pound uroił w głowie. No więc, no on chyba nigdy nie pocisnął na autotunie, no. No tak. Chociaż co do tego, czy Nate Dogg nie miał kurczę czegoś tam, oni tam ze smakiem używali czasami tak trochę tego efektu, ale ze smakiem. Sam to dobrze powiedziałeś, ale przede wszystkim jak tworzymy muzykę, odpalamy sobie bicik, on ma bujać i robimy to, na co mamy ochotę, a na to nie mamy ochoty, więc nie ma tego na naszym albumie. Jak nas znajdzie ochota, to sobie to zrobimy. No. Ale bardziej rozumiem, to dla beki wtedy będziecie robić, niż po to, żeby zwiększyć oglądalność, wyświetlenie. Ale dlaczego od razu taka bipolarność? Poczekaj, no nie musimy ani zwiększać wyświetleń, ani robić tego dla beki. Możemy po prostu tego świadomie i dobrze użyć dla muzyki. No ale ostatnio jest ten problem, że kurczę jakoś to się słabo tego używają, ale mi się wydaje trochę. No bo to kalka z Ameryki, to nie jest takie proste, żeby skalkować autotuna i te refreny, to trzeba się poznać, tak, zrozumieć, trzeba po angielsku wyjaśnić, żeby lepiej brzmiało i normalnie. No tak, nie no, w ogóle w
Wszystko jest na z krajów w przyszłości afrykańskich, no po prostu. Aha. Francja, Włochy i takie inne, no. I to stamtąd idzie ta zajawka? Tak mi się wydaje. Mhm. Słuchajcie, w ogóle na scenie, kurczę, ja widziałem, że wy no, macie świetne też układy taneczne. Ruch sceniczny, no wiadomo, że jak ryfa jest w ekipie. Nie widziałeś naszego układu. Uczyłam się od najlepszych. Nie, ale poczekajcie, ja już coś widziałem tutaj na scenie. No, no creepwalki tutaj widzę. A, tylko to... widzę, że tutaj kolega trochę jeszcze tak z creepwalkami sobie nie radzi. Tak za długie te nogi. O, przepraszam. Nie, nie. W teledysku Division 47 można zdecydowanie zobaczyć, jacy jesteśmy wyspecjalizowani wszyscy w tańczeniu creepwalka. Także polecam sobie odszukać. Tutaj nie ma. My wszyscy na spontanie bardzo dobrze tańczymy. Słuchajcie, jak wygląda proces nagrywania, jak wygląda w ogóle proces nagrywania płyty? Czy to zbieraliście się całą ekipą, czy to jednak było, że wiesz, spotkały się dwie, trzy osoby, zrobiły zarys, puszczały potem to reszcie? Nie wiem, może... Ja niech odpowiem, bo to organizował. No, 7 tak. lat spotykaliśmy się w studiach, na melanżach i nic z tego nie wynikło. Więc zaproponowałem... Przyjaźni! Tak, no nic w postaci pliku Wave. Więc zaproponowałem, że wyjedziemy sobie na wieś, bo tam była opcja, do domku na wieś po prostu na tydzień wspólnie i to nagramy. No i zwieźliśmy trochę sprzętu, jakieś pojemnościówki, coś tam, karty dźwiękowe. Ostatecznie całą płytę nagraliśmy na starym dynamicznym szurku Kuby. No a brzmi jak ciosy, więc tak no. To powstało, no. Kto był producentem wykonawczym? Tam Ja tak bardziej od strony organizacyjnej. Kuba zajmował się samym brzmieniem, zbierał ścieżki, aranże, woził to do miksu. Aha. Okej, okay, a jak, ale w takim razie ten tydzień wystarczył, czy potem trzeba było coś jeszcze dogrywać? Czy to był tylko DJ-e mogli, ale ja chciałam powiedzieć, że raperzy nie mogli. Aha. Że było, że nie można, więc no tak. jakby coś źle, to przez to, że nie można było, bo była zasada. Tak? Na całe szczęście nic źle nie wyszło, no, rapersko. Bardzo fajnie wyszło, kurczę. No ale słuchajcie, teraz jest dużo tak premier. Czy obmyślacie jakiś taki szczególny chwyt, jakiś marketingowy, jakiegoś Bifadisa czy coś? Bifadisa? Ja nie. Nie. Nikogo nie to nie namierzacie. Ustawicznym bif systemem mamy, co, no, wiesz, to wystarcza. A z promocyjnych patentów my mamy swoje życie, stary, i to wystarcza też nam jako patent promocyjny. Czaisz? Właśnie tam siedzi ziomek za obiektywem, który bardzo się cieszy, bo ma bardzo trudne zadanie. Mówi, jak kurwa ludzi, którzy żyją bez internetu, praktycznie włożyć do internetu jeszcze tak, żeby ich pokazać całkiem realnie, nie? Tak jak oni są, więc... Wiesz, no my nie, mamy tą wadę internetową, że się nie, kurwa, nie chce nam się starać o tą promocję, no. No, to mam nadzieję, że tutaj Emil będzie działał. Emil działa bardzo prężnie. Mada, a ty ostatnio też, kurczę, tam sporo od ciebie wychodzi. To chyba druga epeczka w krótkim okresie czasu. Masz coś tam jeszcze w zanadrzu, czy to już się na razie wystrzelałeś się na ten rok? Ja się nigdy nie wystrzelam. Wiesz co, no ja jestem, jak to nazywam, aktywnym raperem, czyli ja rapuję cały czas. W zasadzie podejrzewam, że u nas w składzie najwięcej to Ryfa, Knapi, a robimy po prostu rzeczy na bieżąco. Chociaż Józek też coś robi, z tego co wiem. Ale chodzi o to, że po prostu, wiesz, no ja jestem w studio, powiedzmy, najrzadziej raz na dwa tygodnie i robię sobie różne rzeczy i czasami są to luźne kawałki, które sobie wypuszczam, a płytę też zawsze zbieram. W sensie ja jestem zawsze w trakcie robienia płyty obecnie. Od kiedy zrobiłem pierwszą swoją płytę, to jestem cały czas w trakcie robienia płyty. Więc in the making. Nie przestajesz, po prostu masz ciągle... Zawsze można się spodziewać, że coś się wydarzy. Słuchajcie, chciałem was zapytać też, to szczególnie pytanie do was trzech. Teraz wydaliście, prawda, płytę z grubą ekipą, a czy trochę nie żałujecie na przykład, że odbiliście od alkopoligami? No ja nie żałuję. Nie chcę, co mam ci mówić. No a czy nie byłoby łatwiej wydawać, kurczę, na przykład, wiesz, niż samemu? My sobie zrobiliśmy krok naprzód, wbrew pozorom, życiowo. Bo jakby myślę, że mogę tu mówić za nas wszystkich, że jesteśmy ekipą ludzi, która nie szuka ułatwień życiowych. I też dla mnie jakby samo odejście było taką próbą następną, którą sam sobie wziąłem na barki i bardzo się z tego cieszę. A że to tam, wiesz, promocyjnie czy coś mniej hula, to ani nie moja wina, ani nie moja broszka tak naprawdę, nie? Mhm. Moje życie się bardzo fajnie jakby od tamtego czasu prostuje. I też czuję, że jest to efekt właśnie tej próby, nie? I udźwignięcia jej. A ty jak myślisz, no ale chyba jednak
to samo, że byliście coś walkopoligami, to dało wam jakieś, kurczę, że tak powiem, pozytywne doświadczenia, czy czegoś się, kurczę, nauczyliście? No na pewno nauczyliśmy się, czegoś nauczyliśmy. No, alkopoligamia nas jakoś... No proszę cię, stary, nie, tam weszliśmy jako patologiczne małolaty, kurwa. No na pewno, nie wiem, zapoznała nas z branżą, to na pewno, ale więcej, no właśnie zapoznała nas z branżą, a samą jakby część hip-hopową i artystyczną wydaje mi się, że wynieśliśmy ze wspólnych jakichś, wiesz, jazd i yo, no. Tak. Wiesz, to też można też trochę stwierdzić, że dzięki temu częściowo, że na przykład my tam byliśmy, zresztą Ryfa też, Dilu i tak dalej, to nauczyliśmy się na przykład, jak to dalej ogarniać, nie? W sensie też jakby nauczyliśmy się różnych tam dróg, jak w ogóle powstaje płyta, wiesz, my tego nie robiliśmy wcześniej sami tak naprawdę. W pewnym sensie serwusa my na przykład robiliśmy, ale też już przy pewnej pomocy, więc cały proces wydawniczy stał się jakby bardziej otwarty dla nas, rozumiemy go, jak powstaje, gdzie jest początek, tych kwestii takich pozarapowych, nie? No bo wiadomo, że wejść do studia, nawinąć do mikrofonu każdy potrafi, ale reszty musisz się gdzieś tam dowiedzieć, nauczyć i jakby moglibyśmy pewnie to zrobić sami, gdyby się nie stało tak, ale że się stało, to uczyliśmy się tego od ludzi pewnie. No tak. Ale wiadomo, że swoje też tam do tego dorzucamy zawsze i to nie jest jakby, to tak jak masz rodziców, nie, powiedzmy, oni cię czegoś uczą, a potem jakby rozwijasz te rzeczy po swojemu, nie, więc jakby mamy swój lot i dlatego robimy to teraz sobie oddzielnie i jest super. No widzę, że kurczę, dużo wam sprawia radości ogólnie to bycie razem na scenie, bo widzę, że bawicie się, tańczycie, każdy kawałek, kurczę, ma dużą dawkę energii. Słuchajcie, trzymacie na tej płycie jeden jakiś kawałek taki smutniejszy, jakąś taką balladę, czy wszystkie są takie do przodu? Nie, no Siema Houston jest takim... Houston, mamy problem? Tak, dokładnie, mamy problem, Siema Houston, mamy problem, no to tak. Ale jeśli chodzi... Głupek też jest taki smutny. Ale jeśli chodzi... o to, że się razem dobrze bawimy, to my przede wszystkim najpierw połączyła nas przyjaźń, dużo razem przeżyliśmy i potem z tego wynikła płyta. Tak sobie pomyśleliśmy, że jakbyśmy nagrali tą płytę 4 lata temu, to byłaby ochlaniuć paniu i ruchaniu, nie? I też pewnie byłaby fajna, mi by się podobała. Ale myślę, że to jest odpowiedni, moment na ten album. Słuchaj, a powiedz, widzisz się też tutaj, bo miałeś na przykład okazję grać na polskim festiwalu przed wielką publicznością. Jak ci się wydaje? No bo taką imprezkę w takim klubie to jest trochę łatwiej rozkręcić, kurczę, ale myślisz, że pojeździcie też, kurczę, po grubszych imprezach, jak się, no bo zacznie się zaraz sezon koncertowy? Słuchaj, mam już dogadane parę festiwali, także śledźcie nas tam, słuchacze i widzowie w Polsce, bo się będziemy pojawiać całym składem tego lata, a szczerze mówiąc w UJAS to taką imprezę, kurwa, w takim klubie trudniej jest rozkręcić, kurwa, niż festiwal, bo czy większe sceny, bo tu powiedzmy grasz dla kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu osób i po, kurwa, 10 minut mija, ty każdego już znasz z widzenia, nie, w tłumie, i tu się pojawia, kurwa, pytanie, nie, co zrobić, no bo oni, kurwa, oczekują tych nowych patentów, musisz cały czas utrzymywać to zainteresowanie, nie, więc ale osób, widziałem wasze koncerty, widzę, że ciekawy i pod tym względem, że trzeba naprawdę się nastarać, żeby to bujać, nie, a na festiwalu sobie grasz, kurwa, na wyjebie, latasz tam, wiesz, co powiesz, to jest śmiesznie i gitara, nie. To żadna sztuka, nie? A na trzeźwo to w ogóle żadna sztuka. No. Ciekawe stwierdzenie, nie, ciekawe. To jest polowanie do klasyków, kurwa, ale to wiesz, NTTNS. No. Słuchaj, a jak ty się znalazłeś w ekipie, może byś tutaj powiedział? Tak. Proszę ja ciebie, otóż poznałem Kajtka z Adasiem w 2008 roku. Czyli tu jesteście ekipa ze szkoły, tak? Czyli... Znaczy, powiem ci nawet więcej. Do 2011 albo 2010 byłem za ten WP. No. I generalnie potem byłem w Mądrym i Głupim, który de facto wymyślił nazwę WCK i jakoś tak sobie, wiesz, całe życie Borskiem. Zapytam, a udało się wreszcie ekipie Mądry i Głupi nagrać kawałek z Ciechem? Nie. A kurczę, myślałem, że wyjdzie już, kurczę. Z Mądrego i Głupiego nie ma, a Ciech dalej nic nie nagrał, no. Nie, Ciech nagrywa, ale wszystko bardzo głęboko. Ja wiem, wtedy też nagrywał. Bardzo głęboko. Ale czekamy, wszyscy.
A może tutaj DJ Lazy One coś powie? No Lazy One zapomniała słuchawek. No DJ musi ogarniać taką ekipę też trochę, to jest też chyba odpowiedzialne, prawda? DJ ekipa, ekipa DJ-a. Dobrze, że się wymieniamy. No tyle ci powiem. Ty się znasz na pewno tutaj najdłużej z Ryfą, nie? Jak to wyglądała, kurczę, dalej, później kogo poznałaś tutaj z tej ekipy? Czy z mojej z Ryfą? Ha, 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 ha. No, swoje najpierw chyba były ZNWP-y, tak mi się wydaje, a później to już były pawilony, imprezki, Mądry i Głupi wjechał. Tak, te pawilony też miały bardzo istotny wpływ na powstanie tej ekipy. Mogę coś dodać. Jasne, tak, pawilony, tam urodziny miałeś chyba nawet nad Wisłą. Ale ja chciałem dodać taką ogólną puentę, bo i też myślę, że mogę mówić za wszystkich, że to jest zajebiście inspirujący fakt, że my w czasach, jak internet już hulał na dobre, my wszyscy się poznaliśmy jakby, wiesz, na ulicy, nie? Od słowa do słowa, od ziomka do ziomka. Nie było takiej sytuacji, że ktoś do kogoś napisał najpierw, czaisz. I tu też... Prawda. I tu też... Do mnie a, tak było? Tak. To tego nie znałem. Ciężko klikamy. Nie, no Ryfa ma kontakt z całym światem przez internet, to wiesz. Tak, no wiesz, Ryfa jest globetrotter internacjonalny, nie? Od dawna temu. Ryfa, ty nie chciał, może ty załatwisz jakiś kawałek, kurczę, z jakimś zagranicznym raperem? Ty jesteś taka fluently English. I working on to, yes, very much. I to, z kimś, kurczę, wiesz, na przykład teraz przyjedzie tutaj, prawda, Dog Pound, będziesz tam podbijała do nich właśnie, żeby, kurczę, to było... Bo ja mam po angielsku... Do nas na zielnie, kurwa, że ja z buta będę szedł na ten koncert, to po co ja mam, kurwa, do nich dzwonić z tego? Ja pójdę, bo siema, kurwa, u nas, no. Drukarnia, fajny klub, faktycznie. To mieszkasz na Pradze teraz? Na Gruchowie, ja tam mieszkam już parę ładnych lat, no. A no tak, przy... Wiesz, no, obok wiatraka. Dokładnie, kojarzę już, kojarzę. Wylądowałem przecież tam kiedyś na melanżu u ciebie. Sympatycznie było bardzo. Słuchajcie, a czy w takim razie można powiedzieć, no jesteście taką G-funkową ekipą? Nie, tylko nie. Hip-hopową ekipą. Ale czy można powiedzieć, że ty jesteś takim Nate Dogiem trochę w tej ekipie? Nie, tam... Kokainę bardziej. Tak. Jestem Burym Józkiem w dniu dzisiejszym. No. A Gruby Józek lubi sobie zaśpiewać, lubi, prawda? Lubię śpiewać. No. Lepiej mi to wychodzi niż rapowanie, więc częściej śpiewam. No. Ale to jest twoje zdanie, czy ktoś tak powiedział? Wszyscy tutaj. Ja sam. Ja nie uważam. O, Ryfa, widzę, bronisz, tak? Ja cenię, ale nie uważam, żeby rap Józka był jakkolwiek odstający od jego wokalnych. Okej, okay, no to w takim razie, kurczę. Dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję, miło się z wami rozmawiało. Szkoda tylko, że Alien nic nie powiedział, oprócz chyba rucha nie powiedział. Nie, no to nie, no bo... To może coś na koniec powiem właśnie. No, Marian. Check the mic. Jeje, to jest WCK, skład crew. Ejo!